Podcasty Rzeczpospolitej. Czy wybór nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych wpłynie na międzynarodowy ład i jakie ma znaczenie wybór Donalda Trumpa dla Polski? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Zapraszam na wieczór powyborczy w Stanach Zjednoczonych. A państwa moim gościem jest Jacek Czaputowicz, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wybór Donalda Trumpa wzmocni czy osłabi bezpieczeństwo Polski? Wydaje mi się, że te wybory w Stanach Zjednoczonych mogą wzmocnić w ogóle bezpieczeństwo Polski, taki ład międzynarodowy. Ale tu mam nie tylko na myśli wybór Donalda Trumpa, ale przede wszystkim zdecydowane zwycięstwo Republikanów i też w Kongresie i w Senacie. To da możliwość działania prezydentowi Stanów Zjednoczonych swobodnie na świecie. A pamiętamy, że administracja Joe Bidena miała ograniczenia ze względu na Kongres, gdzie Republikanie blokowali różne inicjatywy. Czyli jest to dobry wynik, bo jest jednoznaczny. Inaczej niż chcieli na przykład Rosjanie, gdzie obstawiali właśnie spory w liczeniu głosów, protesty. Nie. Naród pokazał, że jest za tą opcją amerykański, co generalnie jest dobre. Wspomniał pan o Rosjanach, ale po wyborze Donalda Trumpa korki na szampanie strzelają w Moskwie czy w Kijowie? Wydaje mi się, że przez tą jednoznaczność wyniku i ten duży mandat dla prezydenta i całej administracji, to nie jest dobre rozwiązanie dla Moskwy i wzmacnia pozycję Zachodu i przywództwa tego Zachodu, jakim są Stany Zjednoczone. Myślę, że Donald Trump tą rolę będzie chciał odgrywać. Powiedział przed wyborami w kampanii wyborczej, że on tę wojnę zakończy. Rzeczywiście tak będzie, że prezydent Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych ma tę moc, ma tę siłę, ma narzędzia, żeby zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. No i z jakim rezultatem? No to jest ten problem, bo oczywiście mówił to w kampanii wyborczej, jest oczekiwanie społeczeństwa amerykańskiego, ale także w Europie i w Polsce, w Niemczech na zakończenie wojny. To w kampanii było powiedziane, no czy on da radę to szybko zakończyć na takich warunkach, które będą dla Amerykanów do przyjęcia. To znaczy, że one ciągle zachowują te przywództwo, że to nie będzie porażka Zachodu, że to nie będzie zwycięstwo Władimira Putina. Bo jeżeli by tak było, no to myślę, że on jednak do tego będzie kontynuował wsparcie dla Ukrainy, bo nie może sobie pozwolić na osłabienie hegemonii Stanów Zjednoczonych, czy wysłanie sygnałów, że Stany Zjednoczone są słabe. Więc to nie jest moim zdaniem rozstrzygnięte. Nie wykluczam scenariusza, że on będzie silnie wspierał też Ukrainę do czasu zawarcia jakiegoś porozumienia, które będzie interpretowane jako do zaakceptowania i dla Ukraińców, i dla Zachodu. Czyli zakłada pan, że Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych, on nie odda Ukrainy Rosji, on nie będzie ponad głowami Polski dokonywał dealów z Putinem, co też będzie niebezpieczne dla Polski i regionu. Ponad głowami Polski on może to robić, bo Polska tutaj nie jest dużym graczem, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. Póki co dobrze byłoby, żeby była. Natomiast jaki jest punkt wyjścia? Punkt wyjścia jest bardzo niedobry. Jest administracja Joe Bidena. Podczas tej administracji rozpoczęła się wojna. W ostatnich tygodniach ta ofensywa Rosjan trwa. Wczoraj czytaliśmy, że w ostatnim tygodniu tylko 9 kilometrów Rosjanie się posunęli, więc to jest ten stan bardzo zły. Przewagę ma Rosja. Co można zrobić, żeby to zatrzymać? To jest duży znak zapytania. I gdzie ten byłby kompromis? Czy to byłaby jakaś linia zamrożona? Co dalej? Jeżeli by ona nawet była, to jak zapewnić bezpieczeństwo reszcie Ukrainy, czyli tej głównej suwerennej Ukrainy? Jak zapewnić bezpieczeństwo w Europie Środkowej i w Polsce? To są te pytania. Myślę, że społeczność międzynarodowa, Zachód będzie musiał się naradzić i zastanowić, jak dalej to prowadzić. Donald Trump na dzisiejszym przemówieniu powyborczym powiedział, że nadchodzi złota era w Stanach Zjednoczonych i on odbuduje Stany Zjednoczone. Czego możemy się spodziewać po tej prezydenturze? Bo Trumpa jako prezydenta już znamy. Wydaje mi się, że mam na myśli dwie kwestie, które były głównym punktem jego programu. Pierwsze to wzrost gospodarczy, zablokowanie inflacji. On tutaj proponuje obniżenie podatków, redukcję w administracji, co wywołuje też niepokój wielu Amerykanów. Czyli odbudowę siły gospodarczej w jakimś zakresie. To może być też dla innych państw dość niewygodne, bo mogą być wprowadzone cła także na produkty europejskie, bo on będzie chciał chronić, on działać będzie w interesie Stanów Zjednoczonych i firm amerykańskich. Więc, ale widzimy wzrost dolara, czyli odpowiedź rynków jest pozytywna, że siła gospodarki amerykańskiej może wzrosnąć. A drugi aspekt to zablokowanie nielegalnej migracji, może deportacji, o których mówi, czyli obrona tej tożsamości amerykańskiej przed napływem nielegalnych migrantów. Te dwie rzeczy będzie chciał zrealizować. Zablokować granice, czy bardziej kontrolować granice z Meksykiem i wokół tego będzie się toczyć też ocena prezydentury Donalda Trumpa w przyszłości. Dlaczego demokraci ponieśli tak sromotną porażkę? Jeżeli stracą też Senat, no to rzeczywiście to jest druzgocząca porażka. Wydaje mi się, my to będziemy oceniać w perspektywie historycznej łatwiej, ale to była jednak bardzo słaba prezydentura Joe Bidena moim zdaniem. Podczas tej prezydentury doszło do wojny na Ukrainie, do wojny w Izraelu. Gospodarka amerykańska słabo wygląda, migracja, problem ciągle występuje w Stanach Zjednoczonych, co było paliwem dla Donalda Trumpa. Biorąc pod uwagę te wszystkie wady, które obserwatorzy przypisują Donaldowi Trumpowi, one są uzasadnione. Wiele kwestii krytycznych wobec jego osobowości, otoczenia, one są słuszne. Natomiast ważąc te dwie kwestie, słabość administracji Joe Bidena demokratycznej, no Amerykanie zadecydowali, że szansa jest jednak w Donaldzie Trumpie. My musimy też na to spojrzeć z tej perspektywy, że jest to wybór amerykański. Dostrzegam wiele takich idealistycznych, ważnych sygnałów ze strony administracji demokratycznej. Demokratów, obrona demokracji, praw człowieka, prawa międzynarodowego, jeśli chodzi o Ukrainę, porządku międzynarodowego, wsparcie dla NATO. To wszystko jest rzeczywiście istotne, ale to jest w sferze wartości. A Donald Trump postawił na interesy i na pewną siłę, podejrzewam także, w egzekwowaniu tych interesów. Jak mówimy o Rosji, ja pamiętam, przecież byłem ministrem spraw zagranicznych w czasie administracji Donalda Trumpa, wiele wspólnych inicjatyw, ale oni potrafili, Amerykanie, zbudować takie poważne sankcje wobec Iranu wtedy, które no, były dość skuteczne. Być może to nas czeka wobec Rosji, jeżeli do tego porozumienia na warunkach amerykańskich nie dojdzie. Więc tu skuteczność działania jest ważna, a te sankcje nie za bardzo wobec Rosji działają, bo państwa europejskie tutaj nie są tak twarde. No zresztą administracja Joe Bidena też nie była tak twarda. A myśli pan, że gdyby Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to nie doszłoby do agresji Rosji na Ukrainę? Nie doszłoby do wojny izraelskiej? Myślę, że nie. No, jestem przekonany co do tego, jak śledziłem reakcję Władimira Putina i wcześniejsze reakcje. No, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych, przecież w tych kręgach się obracałem. Z Mike'iem Pompeo spotykałem się wiele razy. Wspieraliśmy Stany Zjednoczone, organizując choćby konferencję bliskowschodnią w Warszawie. Także to była silna prezydentura i moim zdaniem Władimir Putin ocenił po wycofaniu bardzo chaotycznym wojsk z Afganistanu amerykańskim, że ma tą szansę, że to jest słaba prezydentura na egzekwowanie swoich interesów siłą militarną. To wynikało z tego. Myślę, że rzeczywiście nie odważyłby się do tego. Podobnie jeśli chodzi o relacje z Izraelem, będą ciągle ważne dla administracji Donalda Trumpa. No, tam było bardzo silny też atak na przywódców irańskich, bardzo silne sankcje, a Iran wspierał przecież i Hamas i Hezbollah. Myślę, że mogłoby nie dojść do tego ataku, w którym zginęło 1200 obywateli izraelskich, które dały początek wojnie w Strefie Gazy i na Bliskim Wschodzie tam Izraela. Więc ja myślę, że do tych konfliktów mogłoby nie dojść i politolodzy są zdania, że tak, to jest bardzo rzeczowa ocena. Panie ministrze, a jeżeli chodzi o NATO, czy NATO w jakimkolwiek stopniu jest zagrożone? Bo niejednokrotnie Trump wypowiadał się mało pozytywnie na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego. Uważam, że tu może być zagrożenie. Z czego ono wynika? Na pewno Donald Trump będzie chciał wzmocnienia finansowania NATO w przez członków europejskich. My to robimy, Polska to robi. Polska to robi, jest wzorem, ponad 4%, zdecydowanie ponad 4%, ale wiele państw jeszcze tego nie robi. Niektóre są na granicy i to, co jest istotne, no, te państwa nie chcą tego robić. To jest ograniczaj gospodarkę, wydawanie pieniędzy jest bezsensowne z perspektywy na przykład Niemiec. Tam jest takie myślenie, że konflikt się zakończy, będzie powrót do relacji z Rosją. Poza tym Niemcy czują się dość bezpiecznie. I to jest ryzyko. Ryzyko, że Donald Trump już zapowiedział pod koniec poprzedniej kadencji, że wojska na przykład amerykańskie z Niemiec będzie chciał przesunąć być może do Polski. My musimy być na to gotowi. Chcę powiedzieć wyraźnie, dla nas najlepiej by było silne NATO, które wydaje duże środki, samowystarczalne, sojusz silny transatlantycki. Nie ulega wątpliwości, to jest program numer 1. Ale co zrobić, jeżeli to będzie niemożliwe? No bo rzeczywiście, tak jak było wtedy, relacje niemiecko-amerykańskie były bardzo napięte. Przecież administracja Donalda Trumpa nałożyła sankcje na firmy niemieckie inwestujące w Nord Stream 2. Dopiero administracja Joe Bidena zniosła te sankcje. To też jeden z powodów wojny, moim zdaniem. I teraz jest pytanie dla Polski takie, czy my powinniśmy myśleć o postawieniu na dwustronne gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, gdyby te stosunki w ramach NATO były nie do utrzymania. Jaka jest odpowiedź, panie ministrze? Musimy to zrobić. Mieć takie i na szczęście jeszcze w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy byłem ministrem, pod koniec zawarliśmy umowę dwustronną o wzmocnionej współpracy wojskowej, na podstawie której wojska amerykańskie stacjonują w Polsce. Ona jest zupełnie niezależna od NATO. To samo, takie umowy mają państwa skandynawskie i inne państwa. Być może to nie jest dobra opcja. Dla nas najlepsza byłaby zjednoczona tutaj Europa, silna Europa, ale widać, że to nie idzie. Wspomnę inicjatywę premiera Donalda Tuska, który chciał finansowania unijnego na Tarczę Wschód czy na wspólną obronę. Został zablokowany przez kanclerza Scholza. No nie ma tam woli, nie ma tam chęci do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo. I my musimy być na to gotowi. Niestety tu obawiam się, że mentalnie rząd, premier nie są do tego przygotowani. Na przykład ostatnie wypowiedzi czy tweety premiera Donalda Tuska, że nie będzie już outsourcingu geopolitycznego. No co to oznacza? To mówi to samo co prezydent Vance, wiceprezydent Vance. Odwrócenie się Amerykanów. Czy to jest wishful thinking? No nie możemy tak mówić. My musimy podkreślać, że niezależnie od wszystkiego dla Polski stosunki transatlantyckie, obecność amerykańska, sojusz także w innych dziedzinach wobec Chin, wobec Bliskiego Wschodu, no jest podstawą naszego bezpieczeństwa wobec tego, co się dzieje na wschodzie. I ja nie jestem przekonany, czy rząd ma to przepracowane. Panie redaktorze, to są moje obawy. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, chyba ma to przepracowane, bo on jednak zapewniał, że bez względu na wynik polski rząd będzie współpracował z każdym gabinetem, z każdym prezydentem, jak również spotykał się z wieloma przedstawicielami, również republikanów. Mam zastrzeżenia. Oczywiście każdy minister spraw zagranicznych to będzie mówił, musi mówić i powinien tak działać, ale ja nie wiem, czy to jest, ma to pokrycie w rzeczywistości. Jest tam bardzo poważny problem też Ann Applebaum, powiedzmy to otwarcie, która w ostatnich... Żona ministra Radosława Sikorskiego. Tak, która jest bardzo znana w Stanach Zjednoczonych z takiej bardzo ostrej krytyki Donalda Trumpa, porównując jego wypowiedzi do Hitlera, do faszyzmu. To jest tweetowane. Uważam, że to jest bardzo zła sytuacja dla Polski. No oczywiście minister Sikorski nie może się od żony odciąć, ale to jest jeszcze kolejny argument, że my postawiliśmy, zwłaszcza premier Donald Tusk wypowiedzi, by wszystkie jajka do jednego koszyka i ten koszyk nam się rozpadł, zawalił, upadł. I to jest ten problem. Ja już słyszę, jadąc tutaj do studia, że różni przywódcy państw gratulacje do Donalda Trumpa wysłali, są cytowane. A czy premier Donald Tusk już to zrobił? Może pan sprawdzi, bo ja nie wiem. Ale też pamiętam, że kiedy Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, to te gratulacje ze strony prezydenta Andrzeja Dudy były późno i też nie były one jednoznacznymi gratulacjami zwycięstwa, tylko prowadzenia kampanii wyborczej. No i to ma być wytłumaczenie dla dzisiejszego działania rządu? Nie, absolutnie nie, tylko chodzi o to, że... I to było źle, ja to wtedy krytykowałem, tylko my mówimy o jakiejś nowej sytuacji. Nie ma gratulacji ze strony Donalda Tuska. Też ten... Myślę, że prezydent Andrzej Duda złoży te gratulacje, bo jednak jest prezydentem, ale też musimy to rozumieć, że oczywiście u nas jest taka koabitacja. Ja bym też to określił tak, panie redaktorze, że występuje coś takiego jak niezgodność właśnie tego administracji amerykańskiej, niekompatybilność z rządem polskim, w sensie wartości, historii i tak dalej. I to jest pewien problem. Uważam, że można to przełamać, trzeba to przełamać. Nie należy tej urazy nosić wobec administracji Donalda Trumpa, to co widzę u premiera Donalda Tuska w wielu jego tweetach, kiedy on mówi, że republikanie muszą się wstydzić, kiedy on wypominał prezydentowi Trumpowi, już prezydentowi zapewne elektowi, że jest kryminalistą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości też zobaczy, jak to będzie. No nie, te wypowiedzi były szokujące wobec takiego właśnie rozwoju sytuacji, jaki nastąpił. Było, trzeba do tego się odnieść, ale myślę, że wielu to obserwatorów twierdzi, że ten aspekt psychologiczny, przecież to były na to reakcje, na te wypowiedzi, republikanie to pamiętają, no trzeba to przezwyciężać, no bo mamy rząd jaki mamy, no. Jest wybrany demokratycznie rząd, premier Donald Tusk, tylko że ja pokazuję, że to jest to pewne wyzwanie i pewien problem, który no, trzeba rozwiązywać, starać się rozwiązywać. Rząd Donalda Tuska nie będzie najlepiej współpracował z administracją Donalda Trumpa. Chciałbym, żeby dobrze myślał, jak zrobić, żeby dobrze współpracował, bo z drugiej strony mamy też atuty. Te atuty są, że mamy wspólne interesy, że wydajemy dużo na obronę, że jesteśmy społeczeństwem proamerykańskim, że bardzo dobre relacje ma prezydent Andrzej Duda. To też jest reprezentant Polski. Trzeba na tym budować, trzeba szukać porozumienia między prezydentem a rządem, żeby zaproponować pozytywną wizję. I w ten sposób myślę, że mamy szansę, bo nasze interesy są wspólne. Congratulations, Mr. President Trump, you made it happen, napisał Andrzej Duda 9 minut temu na Twitterze, składając gratulacje prezydentowi Donaldowi Trumpowi. A to znaczy wcześniej niż ja to powiedziałem, że powinien zrobić to, ale widać, że dobrze, no tak, no ale tutaj ja myślę, że rząd powinien też to zrobić. Jeżeli chodzi o relacje jeszcze z tym rządem Donalda Tuska, przed nami wybory prezydenckie, przed nami wybory też dokonanie wyboru między kandydatów z Koalicji Obywatelskiej, z Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan myśli, dla Polski byłoby lepiej, gdyby kto został prezydentem stanu Polski? Tu nie ma co gdybać, kto by był. Oczywiście dla rządu byłoby bezpieczniej, gdyby to byli demokraci, no ale są też pewne plusy, o których mówimy. Ta pewna no, nieobliczalność, czy ta decyzyjność Donalda Trumpa, zjednoczona administracja też daje szansę na rozwiązanie wielu konfliktów. Więc trudno powiedzieć. Natomiast dla rządu powiedzieliśmy, że tu mógłby być pewien problem. Jeśli chodzi o wybory u nas, Prawo i Sprawiedliwość myślę, że będzie wzmocnione. Też kandydat... Czyli te wybory w Stanach Zjednoczonych, wybór Donalda Trumpa wzmacnia Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. Wydaje się tak, bo dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj bardzo poważne sukcesy. Może pokazać społeczeństwu, że w czasie, kiedy ona sprawowała władzę, to osiągnęliśmy to i tamto ze Stanami Zjednoczonymi. Byliśmy ni mniej, ni więcej głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie. Oczywiście byliśmy krytykowani przez państwa europejskie, które no nie widziały Polski w tej roli, albo przez opozycję, która dzisiaj jest u władzy. Na tym polega problem, że psychicznie jest trudno zaakceptować to, że no jednak PiS-owi tyle się udało osiągnąć. Ja bym powiedział to tak. A gdyby tak rząd się tak poważnie zainteresował, jak nam udało się zrobić to, co się udało z administracją Donalda Trumpa, w jaki sposób, jakie ruchy, jakie działania, co można się nauczyć, jak to dalej wykorzystać, potraktować ten dorobek jako to dorobek Polski pozytywny. A tu cały czas atak na tą historię PiS-u, że niepotrzebnie z Amerykanami działaliśmy i tak dalej. Wie pan, jest to bardzo trudne, bo to trzeba jakby zrewidować swoje podejście. Ja pamiętam przecież analizowałem, a byłem wtedy też ministrem, wypowiedzi Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej, on wtedy bronił interesu europejskiego i tego stanowisko było inne niż stanowisko interesu polskiego, które my żeśmy bronili. On tam bardzo krytycznie się wypowiadał. Spotykali się. Na pewno Donald Trump jest, pamięta to. I myślę, że nie w sposób pozytywny, bo on był w opozycji do Unii Europejskiej. Donald Tusk miał rację z perspektywy swojej pozycji, no ale teraz jest premierem Polski. Musi patrzeć z perspektywy Polski. Więc trzeba przeanalizować i odpowiedzieć na pytanie i to samo zrobić. Mimo tych wad prezydenta Donalda Trumpa udało się Polsce spowodować sytuację, że obecność wojskowa jest wzmocniona, program nuklearny działa, współpraca dla Trójmorza, energetyka jądrowa się rozwija, zniesienie wiz i tak dalej. I wspólne różne inicjatywy międzynarodowe. No udało się. Dlaczego ma się teraz nie udać? No ale Donald Trump może, wybór Donalda Trumpa może być takim początkiem powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy w Polsce? Moim zdaniem może. Dlatego tu jest duży znak zapytania, kto będzie kandydatem na prezydenta. Uważam, powiem to, panie doktorze, tutaj, że no jednak minister Sikorski przez małżeństwo, no towarzyszyłem prezydentowi Andrzejowi Dudzie i małżonce w spotkaniach pary prezydentów. No, nie mogę sobie wyobrazić, żeby przyszły ewentualny prezydent Sikorski z Anna Applebaum był przyjęty przez Donalda Trumpa i Melanię Trump. No takie rzeczy się pamięta i moim zdaniem to osłabia szanse w ramach Platformy. Z drugiej strony Rafał Trzaskowski, bo nie mam żadnych zastrzeżeń do obu jako osoby, tylko mówię o psychologii, on bardziej ma tutaj dobre kontakty i tak powiem podejście etyczne i osobowość do liberalnych kręgów, demokratów, no ale nie ma tych uwarunkowań, o których powiedziałem. Natomiast po stronie Prawa i Sprawiedliwości to jest ważne, czy kandydat na prezydenta będzie mógł zdobyć poparcie środka sceny politycznej. Zależy, kto będzie. Są takie osoby. Wymienię dwa nazwiska. Już kiedyś wymieniałem. Premier Morawiecki. Świetne kontakty z Amerykanami cały czas. Pamiętam z wiceprezydentami, sekretarzami stanu, spotkania jego i on był, na pewno był dobrze przyjęty. Myślę, że też Mariusz Błaszczak jako minister obrony świetnie wtedy współpracował. I to jest te doświadczenie państwowe, które może zaprocentować. Nie wiem, kogo Prawo i Sprawiedliwość wybierze. Są też inne nazwiska, jak wiemy. Przemysław Czarnek, Karol Nawrocki. No to były osoby, które nie uczestniczyły w tej współpracy z Amerykanami. Ale ja myślę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło pokazać te sukcesy swojej polityki z czasów administracji Donalda Trumpa i być na pewno dobrze odbieranym w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę... Oczywiście też czytam różne uwarunkowania, że premier Morawiecki, który byłby moim zdaniem tutaj jednak najlepszym kandydatem, że on tam nie ma poparcia w innej części Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej. Jakie są uwarunkowania, jeśli chodzi o ministra Mariusza Błaszczaka, jeśli chodzi o poparcie opinii publicznej. Ja to czytam. Natomiast jeżeli Prawo i Sprawiedliwość poczeka i przemyśli to, że jednak trzeba postawić na osoby doświadczone w kontaktach z Amerykanami, w stosunkach międzynarodowych. Myślę, że będą mieli szansę wygrać wybory. A czy na koniec ostatnie pytanie, czy prezydent Donald Trump może postawić na Andrzeja Dudę również po tym, jak przestanie być prezydentem Polski? Czy Andrzej Duda może też swoją przyszłość wiązać z administracją Donalda Trumpa lub też może jakiegoś wsparcia oczekiwać? No tu nie widzę jakiegoś powodu, chyba żeby gdzieś... Ale to jest sprawa drugorzędna. Chodzi o to, co będzie robił po prezydenturze. Ja natomiast myślę, że w pierwszej połowie przyszłego roku prezydent Andrzej Duda ma szansę być przyjęty w Białym Domu przez prezydenta Donalda Trumpa, małżonka też z Melanią Trump i to też wzmocni i to może być taki ważny sygnał do oceny całości prezydentury Andrzeja Dudy. I będzie miał sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o wybory prezydenckie w Polsce. Ta sprawa jest nierozstrzygnięta, na pewno wzmacnia Prawo i Sprawiedliwość. Rząd musi sobie dać z tym radę. mówi o tych uwarunkowaniach, tej jajka w jednym koszyku, który się rozbił i zobaczymy. Powiedział Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Podcasty Rzeczpospolitej.